Witam serdecznie na kanale CarSmile. Dzisiaj test spalania takiego oto Nissana Qashqai. Jest to topowa wersja, jeżeli chodzi o silnik. Ma 158 koni i napęd na 4 koła, a do tego bezstopniową skrzynię biegów. Jestem mega ciekaw, jak sobie poradzi na naszej trasie testowej i ile spali. Zobaczmy ją pod maską. Oczywiście powiedziałem, że to jest najmocniejszy silnik. Jest jeszcze wersja hybrydowa, to jest miękka hybryda, jest jeszcze taka twarda hybryda, a ona jest specyficzna, bo tam spalinówka pełni rolę generatora, a tak naprawdę koła napędza silnik elektryczny. Tutaj, jeśli chodzi o ten silnik 1.3 i te klasyczne wersje z soft hybrydą, to jest najmocniejsza. Producent podaje, że napali 6,9. Dla porównania, taki test spalania, który robiliśmy, to było porównanie ze Sportage'em. Qashqai spali nam 6,8, ale to była słabsza 140-konna wersja. Jestem ciekaw, ile ta nam spali na naszej trasie testowej. Musieliśmy nieco zmodyfikować tym razem trasę, żeby ona była jak najbardziej realistyczna, bo po prostu nas przycięło. Był korek na autostradzie, stanęliśmy, całą chwilę staliśmy. Zjeżdżamy jeden zjazd wcześniej, ale postaramy się, żeby trasa była tak samo długa jak zawsze. No, w tej chwili mamy 8,5 po tym, jak zjechaliśmy z autostrady. Jest to taka, takie połączenie trochę tego, co jechaliśmy w mieście. Trochę z tym, co jechaliśmy na autostradzie, przez chwilę było 140, plus takim potem staniem w korku, ale w korku ten samochód się dezaktywował. System start and stop działał w momencie, kiedy się zatrzymywaliśmy. Trochę sobie wspomagał tą hybrydką, więc tak naprawdę nie spalił jakoś bardzo dużo. Co ciekawe, w tej chwili mamy zasięg. Tak naprawdę, jak wyjechaliśmy ze stacji benzynowej, dotankowaliśmy do pełna za 100 zł. Czyli jakieś niecałe 13 litrów, jak na dzisiejsze ceny, to pokazało nam raptem 400 km zasięgu. Wcześniej samochód jeździł w mieście, prawdopodobnie jeździł nie jakimś kierowca o ciężkiej prawej nodze, bo naprawdę było takie konkretne spalanie tutaj. No ale ten zasięg, mimo tego, że przejeżdżamy jakieś kilometry, mamy w tej chwili przejechane 34,5, wzrósł, już jest 411, więc tak naprawdę było to mocno przekłamane, mocno komputer sobie brał dane z tego, co w mieście ten samochód pod tym mocnym butem zużył. Gdybym miał powiedzieć taką wrażeniówkę z jazdy tym autem po autostradzie, to mam wrażenie, że jest to taki samochód nastawiony na komfort, jest fajnie wyciszony, ma taką przyjemną w dotyku kierownicę, bardzo wygodny fotel, jest taki, no troszeczkę jak wany były kiedyś. Wany kiedyś były takimi samochodami, które no zdecydowanie miały być komfortowe. Dzisiaj ta rola vanów troszeczkę została przejęta przez SUVy. No i ten najnowszy Qashqai, który teraz jedziemy w tej topowej wersji, jest właśnie takim samochodem, który no ma tak, z takim, jakby to ładnie powiedzieć, przyjacielem w trasie, a przez to, że sporo urósł, wreszcie z tyłu też można bez problemu sobie w nim usiąść. Ma sporej wielkości bagażnik. Znaczy, rzeczywiście nie ma aż takiej użyteczności jak stare vany, jak chociażby stary Scenic w wersji Grand, który jedzie przed nami w tej chwili, z którego to nagrywamy dzisiaj. Tam rzeczywiście można sobie dowolnie manewrować tymi fotelami, robić sobie wielką przestrzeń ładunkową i tak dalej. No w przypadku takich kompaktowych SUV-ów aż takich możliwości nie mamy. Teraz jedziemy sobie po trochę gorszych drogach i dość dobrze ten samochód wbiera nierówności. No jest takim bardzo, bardzo fajnym przyjacielem w podróży, ale oczywiście jeżeli szukacie sportowych wrażeń, nawet takich minimalnych, to zdecydowanie nie jest to auto. Mimo tego, że mamy tutaj tą mocniejszą wersję, jeżeli chodzi o te klasyczne miękkie hybrydy, to do sportu tutaj zdecydowanie jest daleko. Ma troszeczkę lepsze osiągi niż ta wersja 140-konna, ale dławi go ta skrzynia, to jest CVT, ona zdecydowanie no, potrzebuje zawsze trochę czasu od momentu, kiedy się naciśnie pedał przyspieszenia, do tego, żeby rzeczywiście zacząć przyspieszać. No, jest tutaj napęd na 4 koła, no, oczywiście nie możemy go sprawdzić w takich warunkach, bo nie jest ani ślisko, ani nic. No ale możemy założyć, że jest to taki napęd klasyczny dla tych samochodów, nieco podwyższonych dla tych kompaktowych SUV-ów, czyli to też nie jest coś, czym można pojechać w teren, ale umówmy się, nikt tymi samochodami w teren nie jedzie, a jakąś polną drogą spokojnie sobie można przejechać, jak gdzieś tam na wakacje sobie pojedziecie, na Mazury czy gdziekolwiek indziej.
to, co mi się podoba w tym samochodzie, to jest czytelność tego wszystkiego. Te zegary są bardzo czytelne, ta obsługa jest bardzo prosta. Mamy tutaj klasyczne pokrętła, chociażby to do radia, jedno i drugie. Klimatyzację, która no, ma normalne, starodawne przyciski. No, oczywiście są tutaj przejawy nowoczesności, jak indukcyjna ładowarka, jak automatyczny hamulec postojowy, jak włącznik przyciskiem. No to wszystko tutaj jest, mamy te wszystkie systemy, mamy tą tarczę, która kiedyś była w Infiniti, tu się może miałem aktywować i różne rzeczy się tutaj wyświetlają, czyli martwe punkty i tym podobne rzeczy. Samochód monitoruje to, co się dzieje wokół niego. Ale tak naprawdę jest to taka elektronika, która za bardzo nie przeszkadza, nie jest taka jak w samochodach koreańskich, że jak zmieniam pas, to mimo tego, że już samochodu po prawej stronie nie mam, to on tam wszystko piszczy, huczy i tak dalej. Tutaj ta elektronika działa sobie gdzieś w tle i dopiero w sytuacjach granicznych daje o sobie znać. Zobaczmy, jak w tej chwili spada nam spalanie. Tutaj już mamy 8,1. Zaraz skoczymy sobie na S-kę i ja się z S-ki do Was odezwę ponownie. No i dało opuścić się te zakamarki, które nas ratowały przed tym, żebyśmy nie stali w korku. Spalanie nam wzrosło do 8,4 i teraz wyjeżdżamy na S-kę. Czyli tak naprawdę takie miejsce, gdzie ten samochód będzie najbardziej oszczędny, gdzie najbardziej będziemy mogli zbliżyć się do tych danych, które producent podaje. Zobaczymy, do ile nam spadnie, ale to już sobie zobaczymy w Warszawie, jak dojdziemy do miasta. Póki co trochę takiej wrażeniówki z jazdy nieco mniejszą prędkością. I teraz zobaczmy, włączę kierunkowskaz, czy on będzie widział te ciężarówki, które tutaj są. O, proszę bardzo, informacja o tym, że mamy zajęty pas, taka dosyć delikatna. Pan nas wpuścił. Chciałbym mu podziękować, ale gdzie jest przycisk awaryjnych? O, dziękuję bardzo. No i teraz lecimy sobie S-ką. Przyspieszenie, no przy takich prędkościach tam rzędu 100-120 na godzinę samochód bardzo ładnie przyspiesza, ten silnik elektryczny, który jest niewielki, ale daje mu takiego minimalnego kopa. No jest to taka dość staromodna hybryda, bo od takich hybryd zaczynała chociażby Honda, takich soft, ale jest wielu producentów, które takie hybrydy w tej chwili ma. No, dzięki nim te samochody są nieco oszczędniejsze, właściwie w każdych warunkach, no bo takie twarde hybrydy to przede wszystkim tę oszczędność dają w mieście. Ale tutaj w mieście też nie jest najgorzej. No i w tej chwili zamiast spaść, to nam jeszcze trochę wzrosło. Być może jedziemy pod wiatr. Ale zobaczcie, mamy 112 w tej chwili na godzinę. Z jakiegoś powodu system twierdzi, że mam to ograniczenie do 60. To jest nieprawda. Musiał sobie gdzieś szczytać z jakiegoś bocznego, jakiejś bocznej drogi. Ale to akurat normalne. Większość tych systemów, która szczytuje znaki, to ma taki dosyć szeroki kąt widzenia i jest w stanie takie jakieś ograniczenie na takiej drodze, jak tu jest obok, sobie szczytać. Mamy mniej więcej poniżej 2000 obrotów i jesteśmy teraz bardzo, bardzo oszczędni. Dość dobra jest widoczność tego samochodu, mimo tych wielgachnych słupków, a które oczywiście są po to, żeby zapewniać nam bezpieczeństwo podczas zderzenia. To tak naprawdę super się jedzie, super widać, są duże lusterka, wyżej się siedzi, to są te rzeczy, które właściwie są dla każdego suwa oczywiste, ale no jest to duży, duży plus. Coś, co też poniekąd było w vanach, ale w takich klasycznych samochodach tego nie ma. No, płacimy za to tym, że ten samochód ma gorszy współczynnik oporu powietrza, jest cięższy, nie tak dobrze zachowuje się na zakrętach jak klasyczne samochody, chociażby segmentu C czy segmentu D. No, te SUVy segmentu C są takie, powiedzmy, trochę między tymi dwoma segmentami. Zwłaszcza jeśli chodzi o cenę, no to raczej są w D. Jeżeli chodzi o wielkość, to bardziej są w C. No i spada nam to spalanie, spadło nam do 8,2. Myślę, że my jesteśmy w stanie zrobić jakieś 7,8, 7,9, czyli nieco więcej niż tym samochodem 140-konnym, ale to nie dziwi, no bo jednak jest to samochód, który ma napęd na 4 koła, skrzynię CVT i więcej mocy. To wszystko sprawia, że spalanie musi być wyższe. Oczywiście te samochody są dostępne u nas w wynajmie, możecie sobie sprawdzić pod tym filmem. Mamy link do tego, jakie w tej chwili Qashqai można zamawiać.
i jakie są ich ceny. Mamy zarówno wynajem długoterminowy w CarSmile, jak i leasing z gwarancją raty, czyli tak naprawdę żadne podwyżki stóp procentowych, jeżeli taką gwarancję mamy. Was nie interesują od początku do końca tego najmu, niezależnie od tego, na ile miesięcy sobie go weźmiecie. Płacicie dokładnie tyle samo. Jedyne, czego nie wiecie, jeżeli chodzi o koszty, to jest spalanie i właśnie to spalanie sprawdzamy. Wrócę do Was z miasta, zobaczymy, ile nam wyszło po tej SC. Troszeczkę miasta dorzucimy, zatankujemy ten samochód i zobaczymy, ile wtedy będzie. Miejska jazda w Warszawie wygląda dzisiaj trochę tak jak na tej autostradzie. Ale to dlatego, że dzisiaj protestują rolnicy. Jest to piątek, nie, co dzisiaj jest czwartek, dzień protestów. Ale postaramy się to miasto przejechać tak, a właściwie musimy dojechać tylko na stację benzynową, żeby za bardzo nas nie przytkało, ale żeby to było w miarę realistyczne. Mieliśmy 7,2, jak zjechaliśmy z trasy według komputera pokładowego, już wzrosło do 7,3. To dalej jest całkiem przyzwoicie. Jak na fakt, że ten samochód jest dosyć ciężki, ma automatyczną skrzynię biegów, no bezstopniową, ale to dalej automat, napęd na 4 koła i ten mocniejszy silnik. Całkiem przyzwoicie, oczywiście będziemy to weryfikować i zobaczymy, ile wzrośnie. 7,4, pewnie będzie jakieś 7,6, jak dojedziemy na stację, czyli całkiem przyzwoicie. W mieście tym samochodem jeździ się równie dobrze jak na trasie. Jest to taki idealny kompromis, jeżeli chodzi o wielkość i użyteczność. Myślę, że nasze miasta są stworzone do tego typu samochodów. Te większe SUV-y już troszeczkę są bardziej kłopotliwe, troszeczkę trudniej się nimi parkuje, porusza i tak dalej. Jeżeli chodzi o tej wielkości samochody, jesteśmy dokładnie w tym segmencie, który świetnie się wpisuje w to współczesne polskie miasto. A przy okazji ten samochód fajnie zaspokaja wszystkie potrzeby rodziny. Stanęliśmy sobie teraz, przy okazji zobaczcie, zrobiliśmy 77 km jak dotychczas, no bo ta trasa była minimalnie krótsza przez to, że musieliśmy omijać korki na autostradzie, a zasięg, który startowaliśmy z zasięgu 400, już mamy 442, także rośnie sobie w trasie, ten samochód jest bardzo ekonomiczny, oczywiście jeżeli wykorzystujecie go tylko i wyłącznie w mieście, no to swoje potrafi wypić, to są 4 cylindry z turbo, mimo niewielkiej pojemności. To jednak trochę potrzebują, żeby móc sobie po mieście jeździć. Wracam do Was ze stacji benzynowej i sprawdzamy, jak dokładnie ten samochód spalił, żeby była pełna informacja na temat kosztów, no bo resztę możecie sobie zobaczyć w linku pod tym filmem. Nie podaję cen, bo ceny teraz się tak szybko zmieniają, że nie ma to żadnego sensu, ale możecie sobie na bieżąco sprawdzić na naszej stronie carsmile.pl, ile kosztuje leasing takiego samochodu, ile kosztuje wynajęcie takiego samochodu, w zależności od tego, jakie macie preferencje co do czasu, wpłaty własnej i usług dodatkowych. No i właśnie zatankowaliśmy Qashqai do pełna. No, komputer pokładowy po tych 84,8 km pokazał nam spalanie 7,5. A z dystrybutora wyszło nam 7,4, czyli bardzo przyzwoicie, mniej więcej o 0,6 więcej niż ta wersja z przednim napędem o mocy 140 koni, czyli słabsza. Jest to bardzo realistyczna różnica. No i przy okazji macie pełen wgląd w to, ile taki samochód kosztuje w firmie i nie tylko w firmie. Serdecznie dziękuję.